Bardzo serdecznie witam na tym wykładzie z optyki. Moje nazwisko Piotr Lesiak, jestem adiunktem na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej i troszeczkę Wam opowiem na temat, tak jak widzicie, optycznych podstaw niewidzialności, czy też pelerynki niewidki. Najczęściej, gdybyście chcieli sobie skojarzyć stwierdzenie pelerynka niewidka, czym to się Wam kojarzy, to jakim, z czym Wam się kojarzy? Dokładnie, Harry Potter, ale pytanie podstawowe, czy problem niewidzialności pojawił się dopiero w momencie ukazania się książki o Harrym Potterze, czy troszeczkę wcześniej? Pewnie troszeczkę wcześniej. No cóż, tu jest taki przedstawiony, taki krótki rys, jak to będzie wyglądało w przypadku właśnie tej pelerynki niewidki. I teraz w normalnych sytuacji każdy chciałby czasami się kiedyś schować. I jeżeli mamy do czynienia z ukryciem się w jakimś środowisku, to mamy raczej do czynienia z kamuflażem. I wtedy tak, najlepszym przykładem kamuflażu to jest oczywiście kameleon, który dostosowuje się do danego środowiska w najlepszy dla tego zwierzęcia sposób. Ale oczywiście każde zwierzę też chciałoby się próbować samo gdzieś ukryć, czy barwą, czy kolorem, czy też na przykład tak tutaj na rysunku mamy żołnierze, którzy kiedyś, nie wiem, 200-300 lat temu jakoś nie przywiązywali wagi do tego, żeby się ukrywać. Jednak w momencie, kiedy postęp technologiczny następował i to już nie polega na tym jakby starcie, powiedzmy, dwóch żołnierzy, tak, dwa nagie miecze i tak dalej walczą ze sobą, który silniejszy wygrywa, tylko tutaj już trzeba się ukryć, żeby przeżyć. W związku z tym wszyscy stosują kamuflaż. Jednakowoż kamuflaż nie zawsze jest, że tak powiem, idealnym rozwiązaniem. Nie zawsze działa prawidłowo. W związku z tym chcielibyśmy się w jakiś sposób schować. Pomysł niewidzialności to nie jest taki wcale, że tak powiem, jak sami określiliście, nowy pomysł. Na dobrą sprawę człowiek od samego zarania dziejów chciał robić kilka rzeczy, które nie były mu dane. Być nieśmiertelnym, latać, tak, i być niewidzialnym. I to mamy z zapisów taki właśnie z mitu o Perseuszu, że główny bohater, aby pokonać meduzę, musi pożyczyć od nimf skrzydlate sandały, dzięki którym można latać, sakwę, do której włożyć głowę gorgony oraz właśnie hełm, który uczyni go niewidzialnym. Hełm to był jeden z pomysłów. Oczywiście mamy do czynienia z Harrym Potterem, który jest tutaj jak gdyby szlagierowym przykładem niewidzialności, który się pojawia i znika w do momencie, kiedy by chciał. Natomiast w literaturze i sztuce nieraz pojawiali się bohaterowie, którzy mieli problem, a czasami mieli zaletę bycia niewidzialnym. Jednym z pomysłów to właśnie James Bond, który jeździł samochodem Aston Martin, oraz w noweli Herberta George'a Wellsa z 1897 roku, gdzie tam bohater też zniknął. Ubierał się w rzeczy, które sprawiały, że był niewidzialny. On tam się owijał, rękawiczki, owijał sobie twarz, żeby nie powodować szoku u ludzi, z którymi się widuje, ponieważ sam był niewidzialny. Nie było widać jego twarzy, rąk i tak dalej. W momencie, kiedy się pozbywał jakikolwiek ubioru. Pytanie podstawowe jest, do czego tak na dobrą sprawę potrzebna nam jest niewidzialność? Chcielibyśmy oczywiście móc, nie wiem, mieszkać w domu, w którym być może nie ma okien, ale okna albo będą realizowane poprzez ściany, na którym będą wyświetlane bardzo ładne obrazy, to znacie, albo na przykład wystarczyłoby ściany pomalować farbą, która sprawi, że te ściany będą niewidzialne. Wtedy będziemy mieli złudzenie mieszkania pod gołym niebem. To byłoby bardzo fajne. Nie trzeba byłoby się wynosić. Oczywiście, z czego to wynika? Okno jest takim elementem, który obniża jak gdyby walory
może tyle walory, konstrukcję, czy wytrzymałość konstrukcyjną budynku sprawia, że trzeba dodatkowo zabezpieczyć ten dom przed uciekaniem ciepła, zwłaszcza zimą. W związku z tym najlepszym sposobem to jest właśnie zbudowanie domu ze szkła takiego odpornego, a z drugiej strony ewentualnie zbudowanie domu murowanego, w którym nie byłoby tych barier. Podobnie byłoby z samochodem, podobnie byłoby z samolotem. Nie mielibyśmy bariery malutkiego okienka, jak lecimy samolotem, przez który byśmy widzieli świat. Nie wiem, czy wiecie, jest nowy projekt Airbusa, samolotu, który po szycie ma z kompozytów, ale które są przezroczyste. W związku z tym, siedząc w takim samolocie, możemy sobie obserwować świat, jaki jest wokół nas. Nie przez malutką szybkę, bo każdy chce w samolocie usiąść koło szybki, tylko moglibyśmy obserwować sobie, na przykład taka artystyczna wizja, jakby wyglądał taki lot nocą, kiedy mamy dookoła rozgwieżdżone niebo i możemy sobie to wszystko obserwować bez jakichś problemów. Innymi zastosowaniami takiej niewidzialności, no to oczywiście dobrze byłoby obserwować ciało od wewnątrz, z zewnątrz do środka, co się dzieje wewnątrz ciała. Czy mamy jakieś problemy, jakieś zmiany, czy coś. To nie mówię, żebyśmy sobie pomalowali, tak? Ale przyłożyli taką warstwę, która by nam jak gdyby pozwoliła zajrzeć nieinwazyjnie do środka. Nie musielibyśmy nic rozcinać, wkładać jakichś wzierników, bądź też w ogóle rozcinać i zaglądać bezpośrednio. Można byłoby zajrzeć do ciała w sposób nieinwazyjny. Układ kostny, wtedy nie musielibyśmy stosować rentgenografii, żeby zobaczyć, jak wyglądają kości. Można byłoby to spojrzeć i wejść do środka bez problemu. Oczywiście te przykłady, które podałem, to nie są zastosowania, które najbardziej są atrakcyjne komercyjnie. To są dla nas fajne rzeczy. Natomiast komercyjnie to oczywiście wywiad, zniknąć, podsłuchać, to jest najlepsze rozwiązanie. Armia, każdy chciałby, nie wiem czy każdy dowódca chciałby maksymalnie ukryć swoje ruchy swoich wojsk. Zniknąłby taki czołg, można podjechać, tak, bez problemu pod linię wroga i wtedy zacząć działania wojenne. Oczywiście policja, budownictwo, jak wspomniałem wcześniej, i transport. To są rzeczy, to są dziedziny, gdzie niewidzialność jest bardzo atrakcyjna komercyjnie. Stąd też podejście, które tutaj wam tu prezentuję, będzie czysto naukowe, ponieważ zastosowania, gdzie możemy zastosować, są bardzo atrakcyjne komercyjnie. W związku z tym istnieją już projekty naukowe, badawcze, armijne, gdzie naukowcy badają właśnie podstawy niewidzialności. Optyczne podstawy niewidzialności. Jak zapewne wiecie, aktualnie najlepszym, najbardziej najsłynniejszym obiektem, który jest niewidoczny, to jest co? Bombowiec B-2, który jest niewidoczny dla radarów. Dla obserwatora on jest widoczny. Natomiast system, który go wykrywa, oparty właśnie na radarze, nie wykrywa go w żaden sposób. Dlatego też pracujemy teraz nad tym, żeby ten samolot schować również i dla oczu. Obiektem, który jest, można powiedzieć, niewidoczny dla nikogo, jedyny znany aktualnie obiekt na świecie, czy we wszechświecie, to jest co? No czarna dziura, tak? To jest obiekt, z którego powierzchni nie wycieka, można powiedzieć, żaden foton. Czyli jeżeli nie wycieka, to nie mamy informacji. Bo skąd my na dobrą sprawę bierzemy informacje o obiekcie? W momencie, kiedy światło od tego obiektu się odbije i dotrze do nas, wtedy my wiemy, że coś jest. Natomiast jeżeli mamy obiekt zasłonięty przez inny obiekt, no to my też potrafimy dowiedzieć się o tym obiekcie, ponieważ do nas ta informacja nie dotrze. Tak? Jest taki system, nie wiem, pisania na tablicy, tak, że niektórzy profesorowie piszą na taki sposób. A tu jest gąbka.
Czyli zasłaniają wszystko, tak? Jeżeli nie widać, to nie można zanotować. Dobrze byłoby takiego profesora zrobić niewidzialnym, tak? Wtedy byśmy widzieli, co on pisze. I teraz takim przykładem właśnie jest takiej niewidzialności, jest czarna dziura. Nic z niej nie wychodzi. Wszystko w nią wnika, nic z niej nie wychodzi. Oczywiście mówimy tylko o promieniowaniu tak zwanym fal widzialnych, bo czarne dziury promieniują energię, tam się wydobywa ta energia, więc to nie jest tak prosto. Ale my tylko zajmijmy się tym, czarna dziura, światło się nie odbija, zostanie pochłonięte, w związku z tym nie mamy informacji, zupełnie nie wiemy, co tam się w środku dzieje. Ale patrząc na przykład na niebo, jesteśmy w stanie wychwycić tę czarną dziurę, tak? Ponieważ ona zasłania wszystko to, co jest za nią. A żeby być niewidzialnym, to niestety, ale trzeba po pierwsze samemu nic nie odbijać, a po drugie przepuszczać wszystko to, co jest z tyłu, żeby być niewidzialnym. To powinno wyglądać w ten sposób, że wy powinniście widzieć tablicę, która jest za mną. Bo jeżeli ja zniknę, tak, ja będę czarny, no to będzie czarna postać na tle tablicy. Bardzo łatwo mnie jesteście w stanie zaobserwować, gdzie ja jestem. W związku z tym pierwsze projekty naukowe, takie bardzo czasami podchodzące troszeczkę pod zabawę, wiążą się z tym, że to nie jest takie coś, to jest praca magisterska pewnego Japończyka. I co on takiego zrobił? On wymyślił sobie taki płaszcz, po pierwsze, z takich złożonych kuleczek, które zawsze odbijają światło w kierunku obserwatora. Można takie coś zrobić, nie ma problemu. Wtedy zawsze jest, ten obserwator zawsze będzie widział jasne odbicie, nawet siebie lusterko. Za sobą umieścił kamerę, która rejestrowała obraz, który jest za nim, natomiast przed nim jest projektor z taką szybą pod kątem ustawioną, żeby obraz z tej kamery po odbiciu od tej szyby padał bezpośrednio na tego człowieka. W związku z tym osoby, które są umieszczone przed tym lustrem, widzą projekcję tego obrazu za tego człowieka na nim. I to jest widać na tym obrazku po prawej stronie. Jest samochód z jakimś tam graficznym logiem narysowanym na jego obudowie, tak, na jego tej pace. I to logo jest, i razem z kołem, tutaj widać nawet i z jezdnią, jest wyświetlane na tym płaszczu tego człowieka. W związku z tym mamy oczywiście złudzenie, że ten człowiek nie istnieje, nie ma go. Bo widzimy samochód, widzimy wszystko, co się dzieje za nim. Oczywiście system taki mógłby być zastosowany, nie wiem, czy w lotnictwie, czy gdzieś tam, tylko tyle, że po pierwsze jest kamera, jest projektor, jest szyba, ale też i człowiek, który obserwator, musi być umiejscowiony bezpośrednio przed tym obiektem. Każdy inny kąt obserwacji powoduje, że mamy już niestety do czynienia ze źle działającą metodą. Dlatego też to jest jeden bardzo ciekawy pomysł, być może do wykorzystania, nie wiem, może w kinie, może gdzieś tam. Natomiast jeżeli chodzi o praktyczne zastosowanie, nie ma większych szans. Spróbujmy podejścia bardziej naukowego, który na dobrą sprawę jest zaczerpnięty z rzeczywistości. Nie wiem, znacie Star Treka? Trochę gdzieś tam oglądaliście. W każdym razie byli tacy Romulanie, którzy potrafili zbliżyć się na bardzo niewielkie odległości do przeciwnika, to właśnie o tym mówię, i zaatakować go. Byli niewidzialni. Żaden system nie potrafił ich zarejestrować. W jaki sposób to się przenosiło? Chodzi o to, że oni zakrzywiali czasoprzestrzeń i promienie świetlne spoza układu, spoza tego przedmiotu, były zakrzywiane, transmitowane przed, dalej potem już wędrowały znowu po liniach prostych. W związku z tym ten obiekt po prostu znikał. Skąd to zostało zaczerpnięte? Znany jest efekt soczewkowania grawitacyjnego, który to powoduje, że za jakąś, nie wiem, gromadą galaktyk jest jakiś inny zbiór gwiazd,
który teoretycznie powinien być niewidzialny dla obserwatora. Natomiast to zakrzywianie, znaczy zakrzywianie tej czasoprzestrzeni powoduje, że te promienie świetlne okrążają tą gromadę galaktyk i trafiają do obserwatora. I tutaj obraz po prawej stronie, który jest przedstawiony, widać takie szerokie koło, tam są one rozmazane, te galaktyki. My wiemy już doświadczalnie, eksperymentalnie, że te galaktyki znajdują się bezpośrednio za tą gromadą galaktyk, która jest pośrodku tutaj umiejscowiona. Obraz jest jak gdyby transmitowany. Więc pytanie podstawowe jest, jak fizycznie przenieść światło? Nie można wziąć światła w ręce, nie można go chwycić niczym, żeby przenieść promienie świetlne zza przedmiotu przed przedmiot. Soczewka. Znany wam obiekt, który właśnie powoduje w taki sposób, taki namacalny dla nas, zakrzywienie biegu promieni świetlnych. Każdy wie, nie wiem, możemy sobie zaświecić słoneczkiem, tak, przez soczewkę i wiemy, że ono, te promienie zostaną skupione w jednym punkcie, w ognisku. Czyli jesteśmy w stanie zakrzywić te promienie. Jednakowoż nadal nie jesteśmy w stanie jednocześnie spełnić drugiego warunku, żeby pozbyć się promieni odbitych od danego przedmiotu. Czyli te dwa warunki muszą być spełnione jednocześnie. Nic się nie może odbić od przedmiotu i promienie muszą zostać zakrzywione, żeby zostały jak gdyby przeniesione za przedmiotu, przed przedmiot. Jeżeli przyjrzymy się optyce promieni dokładniej, bliżej, szczegółowo, to istnieje taka wielkość, która się nazywa współczynnik załamania światła. Zawsze się śmieję, bo pytając studentów, co określa współczynnik załamania światła? Jak oni nie wiedzą, to się z nich śmieję, bo to jest najbanalniejsza moim zdaniem definicja. Współczynnik załamania światła określa kąt, pod jakim załamuje się światło. Nie widzę w tym nic trudnego. Ale może niektórzy mają z tym problem. W każdym razie światło ma to do siebie, że ono lubi przebywać w środowisku o wyższym współczynniku załamania światła. Dlatego też, jeżeli mamy jakiś ośrodek, w którym ten współczynnik załamania światła nie jest rozłożony jednorodnie, to znaczy tutaj w ten czerwony obszar, to jest jak gdyby miejsce, gdzie ten współczynnik załamania światła jest wyższy, to ten promień, tutaj w tym przypadku narysowany niebieski, będzie miał tendencję do tego, żeby oscylować wokół tego obszaru, gdzie on jest najwyższy, ten współczynnik załamania światła. Między innymi na takiej zasadzie działają światłowody w optyce. Światłowód to jest takie włókno szklane, gdzie w środku jest obszar o wyższym współczynniku załamania światła. I to światło oscyluje, może tak powiem, to jest jeden z modeli, w jaki sposób rozumiemy propagację światła w światłowodach, gdzie to światło oscyluje wokół środka. Nie chce wyjść na zewnątrz. Gdyby tego nie było, no to światło by się bardzo szybko po jakimś odcinku, nie wiem, metr czy 100 metrów, nam uciekło. A mając taki obszar, to się nazywa rdzeń, możemy mieć setki kilometrów i światło będzie w tym środku się działo. Czyli jesteśmy w stanie przytrzymać światło w jakimś miejscu. Nie mówię w tym momencie o to, żeby złapać i go trzymać, tylko jakiś obszar, gdzie ten promień będzie lubił być. Więc idąc tym tropem, można sobie wyobrazić sytuację taką, że jesteśmy w wodzie. Woda się charakteryzuje tym, że ma współczynnik załamania światła 1,33. Powietrze ma współczynnik załamania bliski jedności, a próżnia dokładnie 1. Z czego to wynika? Wynika to z różnicy prędkości światła w danym ośrodku w stosunku do prędkości w próżni. Dlatego też współczynnik załamania światła, ten rzeczywisty, nie może być mniejszy niż 1. Bo największą prędkością światła jaka jest? Gdzie? Może inaczej. Gdzie jest największa prędkość światła?
No w próżni, czyli w każdym innym ośrodku światło się będzie poruszało wolniej. Dlatego też, jeżeli tą wolniejszą prędkość przemnożymy przez 1,5 na przykład, albo tutaj w tym przypadku przez 1,33, to dojdziemy do prędkości światła właśnie w próżni. I teraz możemy sobie wyobrazić, że mamy wodę. I w tej wodzie jest jakiś bąbel. Nie trudno sobie wyobrazić bąbla w wodzie, tak? Bańka się unosi, nie wiem, rybki pływają. Każdy, kto ma akwarium, też wie, jak wyglądają bąbelki w wodzie. Nie będę mówił o innych napojach, gdzie są bąbelki, ale łatwo sobie można to wszystko wyobrazić. Natomiast ten bąbel, który ja chciałem sobie wyobrazić, to jest taki bardzo charakterystyczny bąbel. W tym bąblu to nie jest taki dokładnie równomierny, rozłożony ten współczynnik załamania światła. Tam, gdzie jest bardziej ciemny, ten współczynnik załamania światła jest wyższy. A gdzie jest mniej ciemny, to jest niższy. W związku z tym, światło przechodząc jak gdyby z wody do tego bąbla, ulega załamaniu. To są normalne, zwykłe prawa w fizyce. Światło się załamuje, przechodząc przez z jednego ośrodka do drugiego. Ale w tym ośrodku chce być w obszarze, gdzie ten współczynnik załamania światła jest wyższy, czyli się ugina. To nie jest tak, że ten promień od razu tam poleci. Nie da rady. On ma swoją prędkość. Tak samo jak i my, nie wiem, jedziemy samochodem i nagle ktoś tam mówi: o, skręć tu w prawo. No to nie jest tak, że skręcicie od razu i już jesteście na tej uliczce. Tak? Trzeba najpierw wyhamować, czasami zawrócić, no bo już za późno. Tak samo promień. Nie zdąży, a już dojdzie do drugiej granicy. A tam załamie się i już znowu w tym ośrodku jednorodnym znowu będzie się poruszał po linii prostej. Dlatego też obserwator, który będzie stał z tamtej strony, nie zobaczy w tej wodzie, w tym obszarze nic, co by świadczyło o tym, że coś tam jest. Bo każdy promień, jak sobie to możemy narysować, każdy promień z którejśkolwiek strony nie będzie przechodził, po prostu przejdzie przez to. Bez żadnego efektu. Nic się od tego nie odbije, ponieważ promień się załamie i przejdzie dalej. Zawsze ominie ten obiekt, tą białą kropeczkę. I na przykład gdybyśmy sobie wyobrazili, że tam siedzimy my i obserwujemy świat. Wszystko, co tam wejdzie, to jesteśmy w stanie zarejestrować, czyli możemy sobie popatrzeć. Natomiast wszystko, co przechodzi koło nas, mija nas. I dalej wychodzi znowu po linii prostej, czyli ten promień, który jest przed i po, jest taki sam. Gdybyśmy sobie tą kropkę zabrali, to oczywiście byłaby linia prosta. Nic by się nie wydarzyło. W związku z tym to jest model, który nam przyświeca, żeby stworzyć taki bąbel w powietrzu, który nam pozwoli przepuścić światło za nas, przed nas. I wtedy jesteśmy ok. Wtedy nic nie będzie widzialne. Tylko tu jest woda. Współczynnik załamania światła 1,33, a widzicie, że przy tych ściankach musi być współczynnik załamania światła niższy. Mamy powietrze, prawie że 1. W związku z tym pytanie podstawowe jest: jak my możemy sprawić, żeby współczynnik załamania światła był mniejszy niż 1? Przed chwilą powiedziałem wam, że współczynnik załamania światła nie może być mniejszy niż 1. A kapkę później, żeby to zadziałało, że jednak musi być mniejszy niż 1. I podstawowe pytanie jest, czy tu nie pojawia się jakaś sprzeczność? Skoro naukowcy się za to wzięli, no to chyba jednak nie. Pytanie podstawowe jest teraz. Musimy drążyć dalej. Wejść głębiej w naukę i tutaj zaczyna się obszar, który nie wiem, na ile będzie wam łatwy do zrozumienia, ale postaram się go przedstawić w taki sposób, żebyście zrozumieli samą później efekt. Mi zajęło to trochę czasu. W związku z tym mam nadzieję, że sposób, jaki wam przekażę, będzie właściwy, adekwatny. Czym jest światło?
Najprościej powiedzieć, każdy student, przynajmniej po moim wykładzie, wie, że to jest fala elektromagnetyczna. Pytanie, cóż to takiego fala elektromagnetyczna? Może zadam inne pytanie. Czy ktoś z Was ma w domu mikrofalówkę? No kto ma? Wiecie, jak to działa? No tak, wiecie. Dobrze. Pytanie podstawowe jest, czy można tam wkładać metal? Dlaczego? Dlaczego nie można wkładać metalu do kuchenki mikrofalowej? Kiedyś widziałem taki eksperyment, to był w telewizji, włożyli balon wypełniony wodorem i obok niego taką szczoteczkę metalową. I było podstawowe pytanie, co się stanie, kiedy włączymy kuchenkę mikrofalową? Balon się ugotuje, a może kuchenka ulegnie zniszczeniu? Fala elektromagnetyczna. Musimy cofnąć się troszeczkę do takiego zwanego elektromagnetyzmu, teorii elektromagnetyzmu, równej Maxwella, to jest jeszcze przed Wami daleko. W każdym razie zostało to odkryte i potwierdzone, że do tego za chwilę dojdziemy, parę razy będę o tym wspominał. Wirowe pole elektryczne generuje wirowe pole magnetyczne, jeżeli się zmienia. To znaczy, jeżeli takie wirowe pole elektryczne zanika, to się w miejsce jego pojawia wirowe pole magnetyczne. Potem ono oczywiście zanika, pojawia się wirowe pole elektryczne. I to jest jedna z definicji właśnie światła. Fali elektromagnetycznej, czyli mamy pole magnetyczne, pole elektryczne, które występuje na zmianę. I teraz, jeżeli mamy wirowe pole elektryczne, to wirowe pole elektryczne, co ono powoduje? Powoduje właśnie to, że elektrony są pobudzane do wędrowania. A jak mamy wędrujące elektrony, to jest to nic innego jak prąd. Tylko tyle, że to mamy właśnie z prądem wirowym do czynienia. Ale są oczywiście obszary, jeżeli mamy taką siateczkę, gdzie te elektrony będą z jednej strony zgrupowane, a z drugiej strony nie będą zgrupowane. Jeżeli takie dwa obszary będą blisko siebie, no to mnóstwo elektronów z jednej, nic z drugiej. Nastąpi co? Właśnie, przeskok, iskra. Stąd też dochodzi do zniszczenia tego balonu. Iskra powoduje zapalenie tego wodoru i jest mały boom. Oczywiście, w momencie, kiedy włożycie coś metalowego do mikrofalówki, to nie mówię, że tam zaraz wodór wybuchnie, bo to nie o to chodzi. Tylko kwestia jest taka, że te iskry będą tam skakały do różnych przedmiotów. Dlatego też nie wolno wkładać elementów do mikrofalówek metalowych. Ale wracając do fali. Czyli mamy do czynienia, bo najczęściej to jest tak, że mamy fala, to jest w czymś, tak? Ale tutaj mamy to, że mamy zaburzenie pola. Pola elektrycznego i pola magnetycznego, które się przemieszcza w jakimś określonym kierunku. I teraz pytanie jest podstawowe. O ile pole magnetyczne, znaczy pole elektryczne możemy sobie wyobrazić bardzo łatwo, bo to jest ładunek na górze, ładunek, wokół którego istnieje jakiś rozkład. W pierwszej chwili można powiedzieć czegoś, co powoduje, że drugi ładunek wie o tym pierwszym. Potrafimy opisać właśnie to pole elektryczne poprzez natężenie, poprzez indukcję, poprzez wiele jakichś elementów czy wielkości fizycznych, ale pola magnetycznego nie możemy sobie w jakiś konkretny sposób wyobrazić. Nie możemy pójść do sklepu tak i kupić sobie pola magnetycznego. Ono nie istnieje, jeżeli nie istnieje ruch ładunku. Pole magnetyczne pojawia się dopiero w momencie, kiedy ładunek zaczyna się poruszać. I na tym niższym obrazku widać wyraźnie, że jeżeli mamy ruch, czyli mamy prąd, to pojawia się wtedy prostopadłe, na dobrą sprawę, do tego pola elektrycznego. W każdym punkcie prostopadłe pole, czy indukuje się w tym miejscu, w tym momencie pole magnetyczne. I to nam wskazuje zasada prawej ręki. Kciuk to jest kierunek prądu, a reszta palców, linia pola magnetycznego, które są w tym momencie wirowe.
Tu jest przykład taki bardzo fajny, możecie sobie znaleźć obrazek bardzo popularny na internecie, cewki, w jaki sposób te linie są tam w tej cewce, jak one się tam rozkładają. W każdym razie zawsze jest tak, że pole magnetyczne jest prostopadłe do pola elektrycznego. Bo możemy sobie wyobrazić, że jeśli są tam ładunki w tym przewodniku, tak? To zawsze te linie są prostopadłe odchodzące od tego przewodnika. Natomiast pole magnetyczne jest wirowe. I teraz pole elektryczne zawsze jest definiowane przez natężenie pola elektrycznego, czyli E. Natomiast w momencie, kiedy sami wytwarzamy to pole, to możemy powiedzieć, że je indukujemy. Dlatego stworzono został wektor indukcji elektrycznej, czyli D. Natomiast w przypadku pola magnetycznego, to my indukujemy to pole. W związku z tym najczęściej używamy B. Więc żeby była symetria między jednym a drugim opisem, zostało stworzone natężenie pola magnetycznego, czyli wektor H. Relacje pomiędzy jednym a drugim określają właśnie te współczynniki, czyli epsilon, epsilon 0 dla pola elektrycznego i mi, mi 0 dla pola magnetycznego. Przy czym mi 0 to jest jak gdyby stwierdzone dla próżni, natomiast mi jest dla ośrodka, tak samo z epsilon. Epsilon 0 jest dla próżni obliczone, a epsilon jest dla ośrodka. I teraz każdy ośrodek charakteryzuje się swoją przenikalnością dielektryczną, jak i magnetyczną. OK. Tu mamy do czynienia właśnie z takim opisem. Znaczy to, co powiedziałem, że wracamy do tego obrazka, tak? Że mamy do czynienia z generacją fali elektromagnetycznej. Bo w ten sposób, co tu jest na tym ruchomym obrazku, działa nam antena. Mniej więcej to wygląda w ten sposób. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której to ładunek typu elektron i jądro razem są nierozerwalną, można powiedzieć, częścią i razem łącznie dają ładunek obojętny. Elektron ma ujemny, jądro ma dodatni, ale razem połączenie tego daje nam obojętny ładunek. Natomiast w momencie, kiedy je rozdzielimy i stworzymy taki przestrzenny dipol, no to co się pojawi? No to jeżeli mamy ładunek obojętny, czyli jedno w drugim, czyli mamy tutaj jednocześnie plus i minus, nic się nie dzieje. Natomiast jak je rozdzielimy, na przykład tutaj będziemy mieli minus, tutaj będziemy mieli plus, to co się zacznie tworzyć? Zacznie się między nimi tworzyć rozkład linii sił pola. Tak? Będą daleko od siebie, to te linie będą jeszcze dalsze, tak? Pytanie podstawowe jest, jeżeli jesteśmy obserwatorem i widzimy tę całą sytuację, to światło do nas musi dojść i daje nam informację, że nastąpiło rozdzielenie tych dwóch ładunków. Z taką samą prędkością, z prędkością światła dotyczy do nas informacja też, że to pole tutaj występuje. Rozkład pola elektrycznego. Bo tutaj mówimy w tym momencie o polu elektrycznym. Tak? Tu mamy minus, tu mamy plus. Czyli informacja o tym rozchodzi się z prędkością światła. Natomiast w momencie, kiedy one zaczynają oddziaływać ze sobą tak silnie, ewentualnie my zmienimy biegunowość pola, to one zaczną się do nas przybliżać. Jest już tak. Tylko podstawowe pytanie jest, kto temu powie, tej fali, że ona powinna zaniknąć. Trzeba wyemitować kolejną informację. W związku z tym pojawiają się takie uszy wtedy. Nie mówimy tutaj o sytuacji statycznej, bardzo powolnej, tylko mówimy o sytuacji bardzo dynamicznej, takiej, jaka jest tam zaprezentowana. W momencie, kiedy one się znowu spotkają, mamy właśnie do czynienia z takim obrazkiem zamkniętym. I teraz tak, żeby nie być gołosłownym, w tym miejscu pole elektryczne rośnie, a w tym miejscu maleje. To malenie pola
w tym miejscu generuje nam właśnie wirowe pole magnetyczne, które jest prostopadłe, zawsze prostopadłe. Dlatego też tu mamy pole elektryczne ustawione, a w ten sposób mamy pole magnetyczne ustawione. Dlatego też taka fala, przechodząc, jak gdyby energia przechodzi z pola elektrycznego do magnetycznego, z magnetycznego do elektrycznego, taka fala nie zanika, tylko rozchodzi się w przestrzeni. Dlatego też my widzimy gwiazdy, pomimo tego, że one są bardzo daleko od nas oddalone. Jasne to jest, czy nie bardzo? Generalnie, jeżeli chodzi o prędkość, to tak to mniej więcej to działa. Tak działa antena, tak? Dipole drgają, wysyłają informacje, a odbiornik dokładnie w ten sam sposób jest jak gdyby traktowany. To znaczy to pole powoduje, że w takiej antenie odbiorczej te dipole są w jakiś sposób rejestrowane i nie wiem, czy nasze radio, czy nasza komórka, cokolwiek jest w stanie odtworzyć informację, jaką nadał nadawca. Prędkość, z jaką to się wszystko dzieje, to możemy mówić, że to jest albo częstotliwość, albo długość fali. Możemy mówić o kierunku rozchodzenia się takiej fali, o kierunku rozchodzenia się energii. Bo chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Fala nie przenosi masy. Fala przenosi tylko i wyłącznie energię. Jeżeli byliście kiedyś nad morzem, gdzie jest duża fala, to fajnie jest sobie postać. Nie wiem, jak ona ma taką amplitudę, około metra na przykład, nie? No to pewnie czuliście, że jak ona nadchodzi, to jesteście ściągani w kierunku morza. A kiedy ona odchodzi, jesteście ściągani w kierunku brzegu. Dodatkowo jeszcze dochodzą jeszcze te oscylacje w górę, tak? I w dół. Jak jest mało wody, no to stoicie na piasku, jak jest dużo wody, to was podnosi do góry. Czyli na dobrą sprawę ta woda, która jest tam koło was, to ona nie to, że płynie. Ona oscyluje sobie góra, dół, prawo, lewo, góra, dół, prawo, lewo. Podobnie jest z falą. Fala nie przenosi masy. Ona tylko przenosi to zaburzenie tego pola, czyli przenosi energię. Z jednego punktu do drugiego. Jest jeszcze, można powiedzieć, możemy sobie wyobrazić kierunek tej fali, bo opisać to, co tam można za pomocą prostej funkcji. Sinusoidy. Najczęściej to się to w ten sposób objawia. Dlatego mówimy, że to jest fala. Łatwo jest sobie wyobrazić też taki obrazek, który tutaj wziąłem celowo. Mianowicie, kiedy wrzucamy kamień do wody, tak, to w jednym miejscu on uderza o powierzchnię, a te fale rozchodzą się promieniście we wszystkich kierunkach. I bardzo ładnie to opisuje właśnie równanie falowe, w którym to zaburzenie ośrodka w jednym miejscu czasowo ma skutek w postaci zaburzenia tego pola w przestrzeni. Dlatego też taka właśnie kropla, która spada nam do wody, się ładnie tutaj nam rozchodzi. I teraz są wielkości, które nam opisują taką falę. Z jednej strony jest to wektor falowy, który nam mówi, no każdy wie, że jak wrzucimy kamień w tamtym miejscu, tak, to się pojawia fala, która dociera do nas. To jest pierwsza rzecz, czyli wektor falowy K, który nam mówi, w którą stronę fala faluje. Inną wielkością to jest, w którą stronę przenosi się energia tej fali. Nie wiem, jak wrzucimy tam kamień, tak, to wiemy, że za chwilę woda zacznie falować u nas. To jest takie naturalne. I ta energia jest zdefiniowana właśnie przez jakby iloczyn wektorowy tych dwóch wektorów, czyli E i H. Czyli wychylenie pola elektrycznego jest w jedną stronę, pola magnetycznego jest w drugą stronę, a fala się propaguje zawsze prostopadle do nich. I energia zawsze się propaguje prostopadle do nich.
Tutaj poniżej to macie taki opis, który nam to właśnie tutaj tą sinusoidę bardzo łatwo określa parametry, czyli A, natężenie, amplitudę, natomiast te wielkości są jakby czynnikami fazowymi. Jeden nam mówi, w którym miejscu ta fala się zaczyna, drugi nam mówi, jak często się ona zmienia, a jednocześnie ten wektor falowy K mówi nam, w którą stronę ta fala faluje. Bo to tak można powiedzieć. W którą stronę ona faluje. Przerwę można zrobić?